Kolejny mecz już pod wodzą nowego selekcjonera Camacho. Hiszpanie rozegrali w Tel Awiwie z Izraelem. 37 tysięcy widzów. I zaczęło się dobrze dla gospodarzy. 64 minuta, Alon Hazan i gospodarze obejmują prowadzenie. No ale tym razem goście bardzo szybko zakasali rękawy, wzięli się do roboty i Fernando Hierro z rzutu wolnego wyrówna już minutę po golu Hazana. Precyzyjne, mocne uderzenie z rzutu wolnego i izraelski bramkarz bez szans. 78 minuta spotkania. Zwycięski gol dla gości z Hiszpanii. Echeverria w krótki ruch, błąd bramkarza. No i Hiszpanie zdobyli 3 punkty na trudnym terenie w Tel Awiwie.